od zawodników tej drugiej linii w dzisiejszym spotkaniu, a więc od Szymkowiaka, Kwiecińskiego i Kruka, ale popatrzmy, jeszcze przecież para gości, Piotr Baron, Kacper Żółty, Biały, Krzysztof Zieliński i już wyścig rozpoczęty, Andrzej Kuszcza wygrywa start, ciężko było na łuku, uderzył w motocykl Tomasza Kruka, Krzysztof Zieliński na czele Andrzej Kuszcza, sędzia nie przerywa wyścigu, a jednak czerwona chorągiewka w górze. Nie będzie przerwania wyścigu, a jednak przerwany wyścig. Była tam taka przepychanka na torze przy wejściu. Pierwszy łuk pomiędzy Krzysztofem Zielińskim a Tomaszem Krukiem. Uderzył w motocykl Tomasza Kruka Krzysztof Zieliński. Nie mógł kontynuować jazdy zawodnik ZKZ-u Polmos. No i sędzia dzisiejszych zawodów, Ryszard Głód z Bydgoszczy, podjął decyzję o przerwaniu wyścigu. Radość zielonogórzan była spora. Na czele stawki znajdował się Andrzej Kuszcza, za nim jechał Piotr Baron, trzeci był Zieliński. No ale będziemy czekać, czy Tomasz Kruk będzie mógł wystartować do powtórki tego wyścigu, czy upora się z awarią swojego motocykla. Sędzia Ryszard Głód włączył bursztynowe światło tuż przy starcie na torze przy ulicy Wrocławskiej. Także to bursztynowe światło włączone w parkingu zawodników obu drużyn. Na starcie już trójka zawodników, którzy mają wystartować w wyścigu drugim. Brak Tomasza Kruka, który ma kłopoty z motocyklem. Widzieli to Państwo na powtórce. Uderzyli tam motocyklami Zieliński i Kruk. Na szczęście obyło się bez upadku, ale motocykl Tomasza Kruka jak dotąd nie nadaje się do jazdy. Trwają tam gorączkowe przygotowania w parkingu drużyny zielonogórskiej. Jest witany brawami zielonogórskiej publiczności Tomasz Kruk. Wyjeżdża na start, zdąży przed upływem dwóch minut zawodnik zielonogórskiego klubu. I będziemy mieli powtórkę w czteroosobowym składzie. To ważne, że arbiter spotkania Ryszard Głód z Bydgoszczy dał szansę całej czwórce zawodników na równą walkę. I Tomasz Kruk, 24-letni wychowanek zielonogórskiego klubu, już na torze z pola D. Obok niego z pola C Zieliński, z pola B Andrzej Kuszcza i z pola A Piotr Baron. Mówiłem już o tym, groźna kontuzja tego zawodnika, tego ostatniego w meczu ostatnim w Bydgoszczy. Już wszystko w porządku. Piotr Baron na starcie tego wyścigu. I czy Andrzej Kuszcza powtórzy zwycięski start? Tak jest, Andrzej Kuszcza na czele. Za nim jednak dwójka wrocławian. Trzeci jedzie Tomasz Kruk, próbuje atakować po wewnętrznej. Upada Tomasz Kruk na wyjściu z pierwszego łuku, ale szybko się podnosi. Prowadzi przecież jego kolega klubowy. Nie może mu nikt pomagać, nikt mu nie pomaga Tomaszowi Krukowi. A my popatrzmy na walkę na czele stawki. Andrzej Kuszcza, ale zbliżył się do niego Piotr Baron. Trzeci jedzie Zieliński, nie kontynuuje już jazdy oczywiście Tomasz Kruk. Ta nerwówka po tym nieudanym starcie, naprawa motocykla, włączenie dwóch minut, to na pewno wpłynęło deprymująco na zielonogórskiego zawodnika. No i przydarzył mu się upadek na wyjściu z pierwszego łuku, ale interesująca walka pomiędzy Andrzejem Kuszczą a Piotrem Baronem. Andrzej Kuszcza po wewnętrznej pilnuje, aby nie zaatakował tam po wewnętrznej, po małej, jak mawiają żużlowcy, Piotr Baron. Baron cały czas blisko Andrzeja Kuszczy, niczym cień czyha na błąd 40-letniego zawodnika ZKZ-u Polmos. Piotr Baron, kolejny sezon w drużynie wrocławskiej, ma za sobą starty pod okiem Jana Ząbika w Abatorze Toruń, GKM-ie Grudziądz. Dziś tutaj w pierwszym swoim starcie musi uznać wyższość kapitana zielonogórskiej drużyny Andrzeja Kuszczy. Andrzej Kuszcza, 3 punkty, zwycięstwo w wyścigu drugim, 2 punkty dla Piotra Barona i...